Warmia to przede wszystkim szlak świętej Warmii. Najlepsza droga do poznania uroków tej pięknej krainy, bo wszyscy znajdą tu coś dla siebie. Wiedzie on do miejsc, do których warto udać się na chwilę lub na trochę dłużej. Zatrzymać się, aby poznać znane nie tylko w regionie miejsca pielgrzymkowe, sanktuaria, szlaki pątnicze, ale także historyczne obiekty sakralne związane z ciekawą historią biskupstwa warmińskiego. Są na tym szlaku także miejsca mniej oczywiste. Często skryte gdzieś pośród wzgórz i lasów, ale z pewnością warte bliższego poznania. Niespieszne, bo Czitaslow są stare warmińskie miasta. Spokój i piękno zawarte w krajobrazie, architekturze i historii oferują także warmińskie wsie oraz osady. Jednak uroki Warmii można poznawać na wiele różnych sposobów, podróżując pieszo, rowerem czy kajakiem. Każdy podróżnik ma szansę znaleźć tu coś, co go zainteresuje. Wiodące do hiszpańskiego Santiago de Compostela drogi świętego Jakuba prowadzą przez niemal całą Europę. Szlak świętej Warmii łączy dwa odcinki tej słynnej trasy pielgrzymkowej. Camino Polaco przebiega przez świętą Lipkę, Reszel, Lutry, Barczewo, Olsztyn i Giedrzwałt. Droga pomorska, czyli Via Baltica, prowadzi między innymi przez Braniewo i Frombork. Mikołaj Kopernik to najwybitniejszy z mieszkańców Warmii. Poznanie życiorysu wielkiego astronoma ułatwić nam może wycieczka szlakiem kopernikowskim, wiodącym na Warmii przez Olsztynek, Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński i Pieniężno do Fromborka. Ziemię warmińską swoją obecnością zaszczycił również sam cesarz Napoleon Bonaparte, który zimą 1807 roku podczas tzw. manewru Olsztyn-Jonkowo przeprowadził swoje wojska przez wiele okolicznych wsi, zmierzając do Jonkowa, by tam stoczyć rozstrzygające starcie z siłami koalicji rosyjsko-pruskiej. Do bitwy pod Jonkowem nie doszło, a wojska koalicji wycofały się do wsi Łomy. Walki toczyły się nieco dalej, w okolicach Gołogóry i Skolit. Dziś we wspomnianych miejscowościach znaleźć możemy tablice z oznaczeniem poszczególnych odcinków szlaku napoleońskiego. Amatorzy spływów kajakowych powinni spróbować swoich sił na malowniczym szlaku Łyny, która jest prawdziwą królową warmińskich rzek. Kontakt z przyrodą, naturalna dzikość otoczenia, tu każdy kajakarz znajdzie odcinek dla siebie. Trasa łączy Olsztyn, Dobre Miasto i Lidzbark Warmiński. Swój bieg kończy w wodach rzeki Pregoły. Dla miłośników dwóch kółek ciekawą propozycją będzie z pewnością wschodni szlak rowerowy Green Velo. To najdłuższy taki szlak w Polsce, posiadający spójne oznakowanie. Możemy podzielić go na etapy, ponieważ na terenie Warmii i Mazur ma on aż 400 km. Ze szlakiem Green Velo łączy się warmińska Łynostrada. Około 60-kilometrowa trasa trekkingowa. Początkujący i nieco bardziej zaawansowani kolarze zmierzą się tu ze wszystkimi rodzajami nawierzchni. Od asfaltowej po gruntowe dukty leśne. Łynostradą dojedziemy z Olsztyna aż do Lidzbarka Warmińskiego. Gościniec Niborski, nazywany także Starym Gościńcem, to trasa, która według starych map łączyła Olsztyn z Nidzicą, zwaną niegdyś Niborkiem. Była to część historycznej drogi z Warszawy do Królewca. Malowniczy leśny szlak rowerowy liczy sobie dziś 50 km i biegnie od Olsztyna aż po Napiwodę. Trasa jest dobrze oznakowana, a po drodze możemy podziwiać warmińską przyrodę. Stosunki polsko-węgierskie sięgają X wieku, a za ich prawdziwy rozkwit można uznać czasy panowania na ziemiach polskich Stefana Batorego.
Choć rządził krótko, to do dziś uważany jest za jednego z najlepszych władców. Jego bratanek, Andrzej Batory, w 1589 roku związał swój los z Warmią, obejmując tutejszą diecezję. Z biskupem Andrzejem kojarzą się i dzieje węgierskiego rodu Kalnaszy. Jego członkowie zapisali się w historii regionu jako zarządcy okolicznych ziem, pisarze, poeci i artyści. Dziś możemy odwiedzić trakt rodu Kalnaszy, który poprowadzi nas na szlak węgierskie ślady na Warmii, łączący między innymi Frombork, Braniewo, Lidzbark Warmiński, Reszel, Barczewo i Olsztyn. Dla zmotoryzowanych ciekawą propozycją może okazać się szlak zamków gotyckich, który łączy Warmię, Mazury i Kaszuby. Wśród najciekawszych zabytków tej trasy znajdziemy zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim i zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie. Warmińskie szlaki możemy dowolnie łączyć, zmieniając środki transportu i organizując tym samym niezapomnianą wycieczkę śladami wielkich ludzi czy wspaniałych zabytków. Odnajdziemy tu spokój, doskonałe jedzenie, a przede wszystkim niesamowitą przyrodę. Do zobaczenia więc na warmińskich szlakach.